now 15 push-ups. Make crosses with blood, in blood shoot. Okay? Say opole. 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 Opole lewo. Spodziewasz się gości dzisiaj? Nie, oczywiście, czy jest to kibice. Ale musimy pokazać, czy myślimy, no oni nie tylko, czy oni są w fale. To jest sposób. Ale czekaj. Ale dobra, my się umówimy na wrzutkę i... Ale ty miałeś wrzutkę z normalnej akcji, a nie z takiego podania, że się skoczyłeś z zera. No. Nie, nie było z zera. To już raz było więcej. No tak, było więcej. 10 mało stopni. Dzisiaj będzie premiera. Nie. Muszę kilka treningów poruszyć w nim. No dobrze, dobrze. Karak play tu Arek? Myślę, że Leo jest bardzo, bardzo dużo. Jest w stanie bardzo dużo przetłumaczyć i że jest w stanie zrobić dobrą robotę naprawdę. Chociaż tam Faruk jeszcze nie gada po polsku. Myślę, że stara się tutaj jak najwięcej zrozumieć i wyłapywać słów, jak najwięcej wyłapywać słów na treningu. No tego mu potrzeba na razie czasu, nie? Dokładnie, język dla niego jest największą barierą na razie. Myślę, że musi zrobić tak, jak ja robiłem na początku, czyli notatnik szkoleniowy, długopis, usiąść, wszystko to zapisywać, bo tych informacji jest bardzo dużo. I ja wiem, że z dnia na dzień on się uczy czegoś nowego, jest tych informacji coraz więcej, ale jak on sobie ich nie zapisze i ich nie spamięta, to będą kolejne mecze, kolejne treningi, nowe informacje będą się nakładały i on może mieć potem z tym problemem, co jest czym, więc fajnie by było jakby... Systematyczność tego. Jakbyśmy rozmawiali, zapisał sobie to wszystko na kartce i w pokoju czy tam w domu u siebie sobie przypominał, zerkał i się uczył. I think all what he's giving me, I'll put it on my head. Wygląda od razu tak groźniej. No to właśnie to chodzi, wiesz? A jeszcze czarny wyszczupla, to już... No, po prostu wiesz... Daj, jeszcze raz. Musi być trochę radości, musi być trochę naprawdę. Trochę, żeby piłka poszła, żeby my sami poczuliśmy, że zaczynamy ożywać. Oczywiście, bardzo ciężki okres był przed nami. Dzisiaj już od wstępnego meczu już pójdziemy z góry. Dawaj, Arci. No, dawaj, dawaj! Idziemy. Dawaj. Daj, żółto-biało-niebiescy Łomża, vive Kielce! Z numerem 10 Aleks Dujszebajew, z numerem 11 Nikola Turna. Trenerem drużyny Łomża Vive Kielce jest Talant Dujszebajew.
Jeszcze raz, musimy walczyć zawsze o to obrony. Dobre? Gratulacje, 2 punkty są bardzo ważne i jutro, jak powiedziałem, że wszyscy ten przygotujcie walizki na wyjazd. Oglądałeś mi to? No, zerknąłem. Nie no, byłem tylko na drużynowym, pendrive'a nie dostałem. Dostali tylko wybrani. I wiecie, że to ci pomogło. Ale typlaliście mi coś w przerwie, żebym, że coś tam tu, to tam tu, no. Nie gadaj, powiedz, że to przypadek. Nie, żartuję, dobrze, dobrze, młody, pomagaj. Starczy tego. No, dobra. Słuchajcie, to jesteście trochę jak Bitcoin, warto was wyinwestować. Albo Dogecoin teraz chyba, co? Po, co nie jest? Podobała ci się nagranie przedmeczowe, zapowiedź. A, no właśnie takie dwuznaczne trochę było. Dwuznaczne. Ale to dopiero było drugie znaczenie moje, a pierwsze w sumie w modzie teraz morsowanie, także miłe polecam. Morsowałeś kiedyś? Nie, ale... Ja raz polecam. Gdyby Łomża była światową stolicą kina, to i tak bylibyśmy znani z tego, co robimy najlepiej. Łomża. Znani z piwa.